Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Marcin Zaborski, jego gość. Witamy. A jest z nami prezes Fundacji Białoruski Dom, Aleś Zarembiuk. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Błagam, krzyczę, wzywam. Pomóżcie mi uwolnić mojego syna. Tak mówiła dziś w Warszawie Natalia Pratasiewicz, matka zatrzymanego i uwięzionego przez reżim Łukaszenki Ramana Pratasiewicza. Co lub kto może przekonać Łukaszenkę do tego, żeby uwolnił tego blogera i dziennikarza? Moim zdaniem nikt nie może go przekonać. Tylko konkretne czyny, konkretne sankcje i konkretna polityka wschodnia, zachodu, łączna polityka, łączna strategia wobec demokratycznej Białorusi. No tak, rodzice Ramana Pratasiewicza mówią: prosimy władze Europy, prosimy władze Stanów Zjednoczonych, pomóżcie uratować naszego syna. Co mogą, co powinni zrobić liderzy zachodu, politycy w Europie i Stanach Zjednoczonych w sprawie Ramana Pratasiewicza? Liderzy zachodnie muszą sporządzić wreszcie reszt po tyle latach, tak jak powiedziałem wcześniej, strategię wobec Białorusi, a nie reagować, jak to było w prawie ostatnich 27 lat rządów Łukaszenki, na jego różne sytuacje, którymi on obdaruje Białorusinów, a teraz już zagraża naszym sąsiadom oraz Unii Europejskiej. Widzieliśmy, jak kilkakrotnie w 2006, pod koniec lat 90., kiedy rozwiązał parlament, w 2010 brał zakładników, później wypuszczał i później znowu dostawał pieniądze z Zachodu. Ta droga już nie jest dalej możliwa. No pytanie, jak daleko jest w stanie posunąć się Aleksander Łukaszenka i ile razy jeszcze jest w stanie przekroczyć czerwoną granicę, czerwoną linię. Profesor Antoni Dudek w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi tak: obawiam się, że jeśli teraz reakcja nie będzie odpowiednio silna, zaczną znikać opozycjoniści białoruscy z państw sąsiadujących z Białorusią. To będzie kolejny etap, skoro można porwać samolot przelatujący nad terytorium Białorusi, przed tym bym przestrzegał. Ja tutaj absolutnie się zgadzam z panem profesorem, ponieważ Stepan Pociła, który znajduje się w Polsce od kilku lat, który uczył się w podziemnym liceum na Białorusi, który nie mógł kontynuować studiów na Białorusi, a studiował tutaj w Polsce i stąd prowadził swojego bloga jeszcze jako 17-latek, dostaje w ostatnich dniach tysiące pogróżek, wśród których zastrzelimy ciebie w Warszawie. Także wszystkie czerwone linie Aleksandra Łukaszenka już przekroczył i tutaj musi być nie tylko zdecydowany krok, który podjęła Unia Europejska w poniedziałek, a muszą być kolejne kroki i Łukaszenka rozumie tylko to. I właśnie to, że opublikował wieczorem pobitego ze złamanym prawdopodobnie nosem Romana Protasiewicza, czy nagranie z Romanem Protasiewiczem, który we wszystkim się przyznaje, tylko potwierdza to, że on nie oczekiwał takiej reakcji Unii Europejskiej, która prawie po 10 miesiącach i tylko po porwaniu samolotu nad Białorusią zapadła. Pan się czuje bezpiecznie w Warszawie? No, kiedy chodzę, oglądam się po stronach, sprawdzam samochód rano, żeby tam nic nie było podłożone. Nasze biuro przy ulicy Wiejskiej jest chronione od sierpnia przez policję, po tym jak na Białorusi zaczęły się wydarzenia, ale nigdzie nie mogę czuć się na 100% bezpiecznym, ponieważ Łukaszenka ściśle współpracuje z Rosjanami, a oni mają w tym wszystkim swój interes. Oni rozpoczęli ten proces, żeby zagnać Łukaszenkę do kąta i teraz chcą wziąć go gołymi rękami i po prostu pozbawić Białorusi niepodległości. Prezes Fundacji Białoruski Dom, Aleś Zarembiuk, jest naszym gościem. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w TVN24 mówi tak: Łukaszenkę mógłby powstrzymać prezydent Rosji, Władimir Putin, albo silny opór społeczeństwa białoruskiego. Są dzisiaj uliczne protesty na Białorusi?
Dzisiaj silny opór społeczeństwa białoruskiego już nie jest możliwy, niestety. Ta szansa była w sierpniu i wtedy było potrzebne mocne wsparcie Zachodu, którego niestety nie było, oprócz takich krajów jak Polska, jak Litwa. Generalnie wszyscy się przyglądali, co tam dalej będzie. No to Unia Europejska wprowadzała sankcje, objęły kilkadziesiąt osób, jeśli dobrze liczę. Ale to sankcje personalne, które w żaden sposób nie mieli wpływu na sytuację wewnątrz Białorusi. Białorusi nie oczekiwali innych sankcji, oczekiwali innych konkretnych kroków, a nie tylko sankcje personalne. I to wiem, że oni byli cały czas skracane, ta lista sankcyjna. Żadnych gospodarczych sankcji, które by bezpośrednio uderzyli w państwowe firmy, nie było. To teraz będzie spotkanie Władimira Putina z Joe Bidenem. Czego pan się spodziewa po rozmowach amerykańskiego prezydenta z rosyjskim przywódcą? Liczy pan na to, że Joe Biden upomni się o Białoruś? Joe Biden powiedział, że on będzie rozmawiał z Putinem o Białorusi. Ja się spodziewam tylko jednej decyzji. Ja bardzo bym chciał i Białorusini bardzo bym chcieli, którzy są uwięzieni pod rządami Łukaszenki, tego satrapy, które nie mogą teraz nigdzie wyjechać, które się boją, jak ktoś zapuka im do drzwi, to 9,5-milionowy naród. My naprawdę bardzo prosimy, apelujemy do prezydenta Bidena, żeby on postawił sprawę ostro i żeby on wzorem prezydenta Reagana, który był republikaninem, mimo to współtworzył koalicję zachodnią na rzecz demokratycznej i niepodległej Białorusi. Tylko co konkretnie to miałoby oznaczać? Co konkretnie zrobić? Bo na przykład izolowanie Białorusi dyplomatyczne, gospodarcze, czy w różnych wymiarach politycznym i innym jest pewnego rodzaju pułapką, bo im bardziej Białoruś będzie odizolowana od Zachodu, tym będzie bliżej Rosji, tym bardziej szeroko będą otwarte rosyjskie ramiona. Rosyjskie ramiona niestety już otwarte tak jak nigdy wcześniej i doprowadził do tego Aleksander Łukaszenka. Prowadził tą drogą nas, Białorusinów, bez naszej zgody do dnia dzisiejszego. No i oczywiście Rosja prowadzi tą politykę nie tylko przeciwko Białorusi, albo popierając wyłącznie Łukaszenkę. To jest polityka przeciwko całemu Zachodowi, która jest prowadzona od 2008 roku. I ta argumentacja, że my, że Białoruś będzie w rękach Rosji, jeżeli nie będziemy wspierać dyktatora, no ona już jest bardzo zestarzała. My już dawno jesteśmy w rękach Rosji. Wspomniany przez pana Stepan Puciła z kanału Nexta mówił u nas w RMF FM, tak, teraz reżim wie już, że nie ma żadnej przyszłości, że nie będzie już dialogu z Zachodem, więc po prostu robi co chce. To naprawdę są ostatnie miesiące. Myślę, że do roku życia tego reżimu. Pan w to wierzy? Ja nie jestem taki optymistyczny, jak mój przyjaciel Stepan Puciła. Może ze względu na wiek i doświadczenie, ale wszystko może się zdarzyć. Białorusini nie zmienili swojego zdania. Białoruś nienawidzi tego dyktatora, który nie pozwala się rozwijać, nie pozwala iść do przodu, tak jak to robią chociażby nasi sąsiedzi Ukraińcy, nie wspominając już o Polsce, o Litwie, o Łotwie. Także sytuacja naprawdę, on tak dokręcił już śruby, że mogą zacząć się takie akcje nienawiści, akcje radykalne, mimo całej bezprecedensowej fali represji. Scenariusze oczywiście dla Białorusi na najbliższe tygodnie i miesiące już teraz u nas w rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam serdecznie zapraszamy, liczymy na państwa. Do zobaczenia. Prezes Fundacji Białoruski Dom, Aleś Zarembiuk, nieustająco z nami. Panie prezesie, mamy w Polsce coraz więcej uchodźców z Białorusi? Tak, nawet teraz, kiedy granice są zamknięte od 17 grudnia tamtego roku, coraz więcej Białorusinów przyjeżdża, opuszcza kraj. I co można dla nich zrobić? Jak można pomagać Białorusinom, którzy przyjeżdżają do Polski?
Polacy bardzo pomagają. Polacy naprawdę bardzo solidarny naród i tutaj mówię przede wszystkim o zwykłych Polakach, które oferują mieszkania, domy, które pomagają w urzędach, które pomagają z przedszkolami, ze szkołami. Naprawdę to jest bardzo ogromna pomoc. Również jest pomoc rządu, jest pomoc partii politycznych i sprawa białoruska jest tutaj ponadpartyjna, ponad podziałami. Także ja nie wiem, co by jeszcze mogli zrobić Polacy, bo wszystko, o co Białorusini proszą, robili dla nas, robią i jestem przekonany, że będą robić. A państwo jako Fundacja Białoruski Dom przyglądali się sprawie wniosku o azyl dla Ramana Pratasiewicza, azyl polityczny w Polsce? Roman złożył dokumenty o azyl polityczny w Polsce, ale się chyba nie doczekał tej decyzji i wyjechał, kiedy na Litwie powstał sztab Swietlany Cichanowskiej, przeniósł się do Wilna. We wrześniu Roman wyjechał na Litwę i tam otrzymał azyl polityczny. Ale to on wyjechał dlatego, że nie dostał tego azylu politycznego w Polsce, że nie doczekał się decyzji? To był powód wyjazdu? Nie, ja nie znam dokładnie, jaki powód wyjazdu Romana Protasiewicza był na Litwę, ale na 90% jestem pewny i z tego, co pamiętam, Roman wyjeżdżał konkretnie, żeby pracować w sztabie Swietlany Cichanowskiej. No, o Polakach w tych białoruskich relacjach często rozmawiamy, no bo problem dotyczy także Polaków mieszkających, żyjących na Białorusi. Działacze Związku Polaków na Białorusi trafili do ciężkiego więzienia, takiego z długą historią, no, symbolicznego wręcz. Polacy na Białorusi stali się zakładnikami Aleksandra Łukaszenki? Wszyscy stali się zakładnikami Aleksandra Łukaszenki. Polacy zawsze wspierali nas, my zawsze wspierali Polaków. Ja jestem sam, pochodzę z Grodzieńszczyzny, znam osobiście pani Angelikę Borys i pani Bernacką z Lidy i Andrzeja Poczubuta, który 10 lat temu siedział w łukaszenkowskim więzieniu jako polski dziennikarz za rzekomą obrazę Łukaszenki, czego oczywiście nie było, a teraz Polacy siedzą tylko dlatego, że są Polakami i Łukaszenka oczywiście represjonuje wszystkich, kto z nim niezgodny, a również chciałbym przypomnieć, że Polacy to jest bardzo wielka, duża mniejszość na Białorusi, bardzo organizowana, bardzo aktywna i to jest największa organizacja pozarządowa, mimo to, że jest represjonowana przez Łukaszenkę i jego służby od 2005 roku. No tak, bardzo pojemne są te paragrafy, które mogą zaprowadzić do więzienia na Białorusi, na przykład wygłaszanie komentarzy szkodzących Białorusi albo rehabilitacja nazizmu. Jeśli dobrze rozumiem, to może być na przykład śpiewanie polskich pieśni na Białorusi. Tak, pan redaktor ma rację, a jeżeli chodzi o rehabilitowanie nazizmu, to Aleksandr Łukaszenka rehabilituje nazizm, bo więźniowie polityczni teraz w łukaszenkowskich więzieniach zaznaczeni są paskiem na żółto. To coś nam przypomina z historii i innego dyktatora tutaj w zachodniej części Europy. No tak, a ostatnie tygodnie to jest czas wielu zmian w białoruskich przepisach, bo czytam, że Aleksander Łukaszenka podpisuje kolejne ustawy, które dają mu jeszcze większe możliwości w represjonowaniu obywateli Białorusi i w tłumieniu protestów i działalności opozycji. To są ustawy stalinowskie i represje stalinowskie i to wszystko jest wymierzone w białoruskie społeczeństwo, które, tak jak już mówiłem, nie zmieniło zdania, a Łukaszenka chce po prostu, tak lubi władzę, tak jest zakochany w siebie i w tą władzę, którą utrzymuje już przez 27 lat, że doprowadził już prawie do utraty naszej niepodległości. Dlaczego Aleksander Łukaszenka tak długo jest pana zdaniem tolerowany jako ostatni dyktator Europy? No, bardzo mu miał parę razy szczęście, na przykład w 2001 roku, kiedy mieli się im zająć, był akt terrorystyczny w Nowym Jorku, po roku 2010, kiedy była ogromna fala represji, ale nie taka bezprecedensowa jak teraz. Rosja rozwiązała wojnę przeciwko Ukrainie, anektowała Krym i on na tym zagrał. Także też jest sprytny, trzeba to przyznać, ale
Był sprytny, już nie jest sprytny, no i utrzymywał się również za pomocą tego, że wszystkie media, jeszcze kiedy doszedł do władzy w 95 roku, w 94 roku, to już przez parę miesięcy największe gazety wyszli z białymi plamami, ponieważ jeden z deputowanych Białoruskiego Frontu Ludowego jeszcze w prawdziwym białoruskim parlamencie opublikował informacje o korupcji w ekipie Łukaszenki. Potem byli zniszczone wszystkie media i tylko teraz, kiedy pojawił się YouTube, kiedy ludzie zaczęli oglądać YouTube, kiedy ludzie zaczęli czytać kanały na Telegramie, społeczność blogerów, młodych ludzi bezstrasznych, takich jak Roman Protasiewicz, jak Szczepan Puciła, doprowadzili do tego, że ludzie dowiedzieli się prawdę i zaufali nie propagandzie państwowej łukaszenkowskiej, a tym młodym, odważnym ludziom. No, niektórzy mówią, że sytuacja gospodarcza lada moment zmusi Łukaszenkę do zrobienia kroku wstecz. To jest rzeczywiście klucz do tego, co wydarzy się w najbliższych miesiącach na Białorusi? To może być kluczem, ponieważ sytuacja gospodarcza jest bardzo, bardzo słaba. Nie wiem, o czym w ogóle Łukaszenka myśli i on już dawno musiał podać się do dymisji, zachować niepodległość, przekazać kraj, żeby się społeczeństwo organizowało wolne, demokratyczne wybory, ponieważ kim on zostanie w historii? Pałkaczem, dyktatorem, który przy tym wszystkim sprzedał naszą niepodległość Rosjanom. No tak, ale właśnie, jest ten wielki brat, jest Rosja, która w razie kryzysu gospodarczego, kłopotów gospodarczych, no pewnie pomoże, jeśli będzie trzeba. Rosja też jest w pewnych tarapatach i nie ma najlepszej kondycji gospodarczej, ale nie jest dla nas bratem. Rosjanie nie są dla nas żadnymi braciami, to jest mit, które oni sprzedają jeszcze z czasów Związku Radzieckiego albo nawet Imperium Rosyjskiego. Dlatego mówię wielki brat, a to znaczy coś zupełnie innego rzeczywiście. To nie brat. Przepraszam. Jasne. Ale zastanawiam się nad tym, jakich konkretnie oczekują państwo ruchów ze strony Zachodu. No bo Swiatłana Cichanouska mówi na przykład tak do eurodeputowanych. Apeluje, żeby sankcje nie były ograniczone do zakazu lotów. Unia Europejska musi się wycofać z kredytów i nowych inwestycji na Białorusi. Trzeba zablokować eksport paliw, drewna, nawozów i maszyn, a także nałożyć sankcje na banki. Ja absolutnie się zgadzam z pani Swiatłaną Cichanouską i tutaj muszą być bardzo zdecydowane, konkretne kroki. Jeżeli oni nie zadziałają, muszą być kolejne, jeszcze bardziej zdecydowane kroki. Także, ale oprócz tego musi być strategia wsparcia białoruskiego społeczeństwa, strategia pomocy budowania struktur i przygotowania się do tego momentu, kiedy otworzy się kolejne okno możliwości, takie jak mieliśmy w sierpniu ubiegłego roku. I ja uważam, jeżeli by nie Putin, to ta biurokracja łukaszenkowska i jego aparat zacząłby się sypać, i bym wtedy już zwyciężylibyśmy, ale tego się nie udało, ponieważ Putin powiedział, że on wspierał Aleksandra Łukaszenkę i system po prostu nie się rozsypał. Ale myśli pan, że te sankcje, które już zostały ogłoszone, te lotnicze między innymi, one nie zabolą Aleksandra Łukaszenki i reżimu Łukaszenki? Nie. To jest dobry krok na początek, ale tutaj muszą być wprowadzone sankcje przeciwko państwowym firmom, przeciwko państwowym przedsiębiorstwom, które z pieniędzy których on finansuje KGB-istów, OMON-owców i tych wszystkich, kto zabija więźniów politycznych w więzieniach, jak to było w zeszły piątek, kiedy zabili w więzieniu Witolda Aszurka. Jakiś czas temu Swiatłana Cichanouska mówiła tak, musimy przycisnąć reżim i w końcu rozpocząć negocjacje, których się domagamy. To jest wciąż scenariusz, którego realizacji oczekuje białoruska opozycja. Białoruska opozycja chce negocjować z Aleksandrem Łukaszenką? No, Białorusini, ludzie pokojowi i chcielibyśmy bardziej ewolucji niż rewolucji.
ponieważ też wiemy, że na wschodzie jest Rosja, ona też ma czołgi, ona też się przygotowuje. Raczej widzielibyśmy w przyszłości dialog, żeby to było takie pokojowe negocjacje i powiedzmy względem polskiego okrągłego stołu zmiana systemu na Białorusi. No tak, kilkanaście tygodni temu Swiatłana Cichanouska, kandydatka na prezydenta, mówiła, że trzeba przeprowadzić powtórzone wybory prezydenckie na Białorusi jeszcze w tym roku. Pan wierzy, pan się spodziewa, pan widzi taką możliwość, że Aleksander Łukaszenka zgadza się na powtórzenie wyborów prezydenckich, zgadza się na to, żeby obserwatorzy OBWE przyjechali i przyjrzeli się temu, jak te wybory wyglądają? Ja jednak jestem sceptyczny wobec takiego scenariusza i cała historia Aleksandra Łukaszenki pokazuje, że on na to się nie zgodzi. On prędzej wyleci jak Janukowicz z Ukrainy i opuści kraj, jeżeli zaczną się ponownie protesty, niż pójdzie negocjować. On jest nieprzewidywalnym człowiekiem i nie podda się. Także to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz. A spodziewa się pan, że Aleksander Łukaszenka odpowie w jakikolwiek sposób za uprowadzenie, za porwanie samolotu? No, są takie głosy, że powinien na przykład stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. No, on za wiele przestępstw musi odpowiedzieć i za porwanych polityków pod koniec lat 90. i osobistego swojego operatora. O tym już po 20 latach prawie nikt nie pamięta. I za ponad 10 ofiar śmiertelnych zbrodni, którzy mieli miejsce w 2020 roku. I za śmierć Witolda Aszurka w zeszły piątek. I za porwanie samolotu również. To człowiek, można powiedzieć, który w tej chwili uprawia genocyd nad własnym narodem. Sam Roman Protasiewicz, kiedy był zatrzymywany, kiedy był aresztowany, mówił, że na Białorusi grozi mu kara śmierci. Tak rzeczywiście jest? Romanowi grozi kara śmierci na Białorusi? Tak, według łukaszenkowskiego prawa w cudzysłowie, bo nie ma na Białorusi żadnego prawa, są tylko rozkazy i dekrety. Od roku 96, kiedy Łukaszenka zmienił konstytucję i rozwiązał demokratycznie wybrany parlament, grozi Romanowi Protasiewiczowi rzeczywiście kara śmierci, ale najgorsze, co jest teraz, że rodzice, nikt nie wie, gdzie on jest i jestem przekonany, że jego bardzo torturują. Panie prezesie, czy Białorusini, z którymi pan rozmawia, z którymi się pan kontaktuje, oczekują, że będą mocniej wspierani przez Europę, czy raczej uważają, że to wsparcie, które dostają, to jest takie wsparcie, które być powinno? Generalnie Białorusini wciąż wierzą w Zachód, wciąż wierzą, że Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Kanada, koalicja zachodnia pomoże nam uratować nasz kraj. Ale naprawdę nie ma takich, którzy patrzą na Moskwę, którzy wierzą w Rosję, którym bliżej do Moskwy? Coraz mniej. Bardzo dobrą przysługę w tej sytuacji zrobił Putin, kiedy wsparł Aleksandra Łukaszenkę, którego być może, ja nie wiem, nie ma żadnych miarodajnych danych, ale być może jego wspiera tam 10-15% Białorusinów, ale nie więcej. Także to, co było do sierpnia 2020 roku, ta sytuacja już zupełnie się zmieniła. Są tacy, którzy patrzą w stronę Moskwy, ale to zdecydowana mniejszość w tej chwili. Prezes Fundacji Białoruski Dom, Aleś Zarembiuk, był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia, do zobaczenia.